Goście wypowiedzą się, podsumują nasze działania, stwierdzą fakty, co do których powstała ta formacja. Następnie po wszystkim przewidujemy pytania, formułę otwartą, zatem tak to będzie wyglądało. Jak Państwo wiecie, Solidarna Polska powstała po to, żeby w końcu dać alternatywę wielu milionom Polaków. Władza Platformy będzie opisywana i diagnozowana, to będzie moim zdaniem właśnie pod tym względem. Zwijanie państwa, wycofywanie państwa z odpowiedzialności za cokolwiek. Proszę zwrócić uwagę, chociażby emerytury, prawda? Państwo do tej pory je gwarantowało. Platforma, nawet państwo potrafiło odkładać pieniądze, dzielić pieniądze na OFE i na ZUS. Platforma, której ludzi wprowadzali reformę kapitałową, bo przecież to ludzie Platformy w 99 roku, w 98-99 wprowadzali reformę OFE. Jerzy Buzek był wtedy premierem. Oni zrobili tę reformę, która była taka nieefektywna, ale pomimo tego, że ta reforma była nieefektywna, bo mnóstwo pieniędzy kosztowała obsługa tych indywidualnych kont, zakwestionować i przyjrzeć się czemuś innemu. 120 miliardów przychodów hipermarketów. Wystarczy wziąć rocznik statystyczny GUS. 120 miliardów. A wiedzą Państwo, ile wynosi dochód wykazywany w hipermarketach? 1%. To Pan jest optymistą. 3 promile. 360 milionów złotych. 360 milionów złotych. Dzisiaj Beata Kempa ogłosiła w imieniu Solidarnej Polski projekt penalizacji, wprowadzenia do kodeksu karnego takiego przepisu, który nie pozwoli wykonawcy, który dostał zlecenie od państwa.